Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w odsłonie kart. Jest to talia, którą pewnie znacie, bo jest to talia, która wcześniej była w takim wydaniu, znaczy ona nadal jest. Wydanie, autorem tej talii jest Matt Hughes, tak można powiedzieć, jeśli się nie mylę. Chciałam Wam pokazać tą drugą wersję, bo jest to taka wersja, powiedziałam, trochę wzbogacona. Tą pierwszą talię, Matt Hughes, on pracował nad nią w 2016 roku i był taką intencję miał tutaj, żeby pozostać wiernym tradycyjnemu stylowi Art Nouveau, bo jest to właśnie taki styl Art Nouveau. Natomiast bardzo taka popularna stała się ta talia, to jest talia eterycznych wizji, można tak to przetłumaczyć. I wielu ludzi skontaktowało się z Mattem, prosząc o drugą talię z taką większą różnorodnością. I to pozwoliło Mattowi zrobić taką talię wyroczni, Dreamscape Oracle. I jeszcze zaktualizował tą właśnie talię Tarota i nazwał to Luna Edition. To jest odświeżona talia Ethereal Vision Tarot. No, zabierzemy się do obejrzenia tej talii i zobaczymy, jak ona wygląda. Możemy też troszkę porównać i zobaczyć, jak te karty się zmieniły. Także to może być taki plan na dzisiaj, na zobaczenie. No teraz na początek otworzymy, bo warto jednak zerknąć do środka. Nie przygotowałam sobie nożyka, więc muszę nożyk został podejść. Przeze mnie odkryty w tajnej szufladzie i już działamy. Luna Edition, to będzie może ciemniejsza troszeczkę ta talia. Widzę, że jednak nożyk nie do końca tutaj przeciął. No popatrzymy. To też jest US Games system, a tak jak widać. I mówię też dlatego, że tutaj mamy podobną sytuację. Pudełko troszeczkę jest większe. Jakby karty może miały trochę więcej grubości, a może książeczka jest grubsza. No zobaczymy. Pudełko się otwiera, książeczka jest, gruba całkiem, następna folia też jest. Jeśli chodzi o książeczkę, o właśnie, tu jest ta różnica. Tutaj mamy Ethereal Vision i taką małą, białą książeczkę. A tutaj mamy porządną, taką wydaną właściwie książkę. Taka sytuacja. Stąd myślę właśnie też grubość, bo talia sama w sobie podejrzewam, że wcale nie jest jakaś grubsza. No wręcz odwrotnie. No może nie, taka sama grubość. Karty są dosyć duże, bo jest to troszeczkę większy rozmiar niż standardowy tarot. Akurat mam tutaj Johna Bauera. Mogę Wam pokazać John Bauer. Tak, proszę. O, w ten sposób. Taka jest wielkość tych kart. Pozbędziemy się tego plastiku też. No i już będą wolne karty, będę mogła je pokazać. Pokażę je razem, obie talie. I tak postaram się Wam zademonstrować, żeby to miało jakiś sens. A na końcu książeczkę. Popatrzymy na książeczkę. Także za chwilę wracam. No dobrze, to przystępujemy teraz do oglądania tych kart, odwrócimy je i ja będę pokazywać Wam, jak one wyglądają. Mam wrażenie, że ta talia Luna, ta nowa, po prawej stronie, jakby jest troszkę bardziej wyraźna. Zrobimy
totalne przybliżenie. O, w ten sposób, żeby było dobrze widać. Muszę w tym małym ekraniku w kamerze to zrobić. Moim zdaniem jest trochę wyraźniejsza ta talia Luna. Poza tym, no, na razie nic tutaj nie ma różnic, ale już mamy pierwszą różnicę, jeśli chodzi o maga. Tutaj magiem jest kobieta. Arcykapłanka taka sama, ale też widzicie, jest zmiana jakby w szacie. Trochę inny odcień ma. Luna, no noc, księżyc w sensie. A tutaj mamy cesarzową też inaczej przedstawioną. Lubię tą cesarzową od tej nowej talii. Cesarz jest ciemnoskóry, a nie taki gwiazdor. Arcykapłan, to też jest ciekawe. Totalnie inaczej przedstawiona ta energia. Kochankowie, taka sama karta. Chociaż tak jak mówię, jest tutaj wyraźniej, tak, takie odnoszę wrażenie. Rydwan, taki sam. Moc. Mamy zmianę. Pustelnik. No identycznie. Tyle, że tak jak mówię, jest troszkę inaczej, wyraźniej. Te pastele są takie podrasowane, tak powiem, chociaż to nie jest fajne słowo może w tym momencie. I odcień jest taki inny, tak? Bardziej fiolet. Sprawiedliwość, też mamy zmianę. Wisielec. Kolory się zmieniły. Świec została śmiercią. I tak jak wcześniej, tak jest i teraz. Zobaczcie, tylko jest odcień inny. Umiarkowanie. Diabeł. Wieża. Gwiazda. Powiem szczerze, że ta gwiazda z pierwotnej talii bardziej taka jest przyjemna. Nie twierdzę, że ta nie jest, ale jakby taka jest inna. Księżyc. Słońce. Zmartwychwstanie. No i świat. Świat się trochę zaokrąglił, jakby to mój syn powiedział, pojadło się. No tak. Tutaj mamy te dodatkowe karty, których ja w zasadzie nie używałam. Tak nie bardzo, nie do końca. W tej książeczce, którą teraz wam przez moment pokażę, mamy tutaj połączenie z Gają. I mamy tutaj takie pomysły, które pochodzą, i inspiracje, i transformacje, które pochodzą z miejsca urodzenia. W sensie takim, że jest tutaj Creatrix, czyli wszystkie rzeczy, które się narodziły, pochodzą od tego Creatrix, czyli można by powiedzieć ze źródła. I tutaj jest też wiedza, która płynie wolno do tych, którzy jej poszukują. Mamy tutaj pozycji prostej i odwróconej. Może być taka karta karmiąca, możliwości różne, natura też, czyli taka piękno natury i kreatywność. W odwróceniu ta karta oznacza destrukcję, końcówki, jakieś końce, zimno i zastygnięcie. No i teraz pokażę wam jeszcze tą kolejną, która tutaj jest dodatkowa, bo tu są dwie dodatkowe. I w tej książeczce rzeczywiście fajnie to jest wydane. Ładnie to wygląda. To jest artysta.
No i tutaj mamy korespondencję jakąś astrologiczną Ophiuchus. Ophiuchus? Nie znam. I mamy artystę, który jest takim Vessel of Creation, to jest pojemnik twórczy. A karta pokazuje człowieka, czy humankind, no tak, człowieka. I pokazuje, że on powinien otworzyć się na to, co jest wiedzą. I to... I żeby jakby odłożyć na bok wszelkie distraction, czyli jakieś przeszkody i nasze kondycje, które mamy, czyli jakieś programy i trzeba słuchać też. Tu wizja, interpretacja, kreacja, pasja. A jeśli w odwróceniu, to jest niestabilność, osądzanie, brak odpoczynku, czyli takie restless, czyli takie podniecone cały czas. I greedy to jest taki... Ktoś, kto pragnie cały czas wszystkiego i jest mu zawsze za mało. No dobra, to teraz przejdźmy... Aha, tutaj mam odwrotnie. To pozwólcie, że u mnie tutaj zmienię. Dobrze. To mamy tych królów. No i rzeczywiście talia po prawej jest wyraźniejsza. Ale... Nie zmieniły się tutaj te karty dworskie. One są wszystkie takie same. Tak jak widać. Zresztą możecie zobaczyć pokaz tej talii. Jest wcześniej. Aha. Myślę, że tutaj ktoś tak ułożył, żeby mnie tu zmylić. No, ta poświata taka w takim kolorze fioletu bardzo mi odpowiada, podoba się i myślę, że to przyciemnienie też dodaje takiego uroku tej talii. Jak widzicie, karty nie są zmienione, wszystkie kielichy są do tej pory takie same. Wszystko jest tak samo. Tak samo, oprócz tego, że ciemniej. No, tu mamy pierwszą zmianę. Dziesiątka kielichów jest bardzo sympatyczna, powiem, po tej zmianie. Także super. Ok, i znowu mamy sytuację, że ja potrzebuję tutaj u siebie zmienić. Ok, to mamy to. Król monet i królowa monet. Zdecydowanie kolory są inne. Natomiast tutaj jest też zmiana, jeśli chodzi o rycerza. Tutaj mamy kobietę. I też jest to inaczej pokazane. Właściwie ta głowa tylko, moim zdaniem. Paź taki sam. Przyciemniony. As. Dwójka. Tutaj mamy trójkę. Czwórkę. No, styl jest zachowany. Właściwie tych modyfikacji nie ma aż tak dużo. Szóstki. Siódemka. Osiem, dziewięć, dziesiątka monet. No i tu znowu musi nastąpić zmiana. Król mieczy. Zmiana. Mamy kogoś, kto wygląda jak... Native American, walczący Indianin. Królowa też jest zmieniona. Nie wiem, czy ładniejsza, czy... No, napiszcie swoje zdanie, co sądzicie o tej królowej. Generalnie o tych zmianach w sumie. Rycerz naturalnie przyciemniony. No i paź też tutaj
właściwie tak samo. Asy takie same. Dwójki też. Trójki. Tutaj mamy zmianę. I ta zmiana mi się podoba. Widzę, że jest większa reprezentacja kobiet w tej chwili. Luna, i może dlatego, że taki tytuł Luna, połączenie z Księżycem. Tutaj jak widzicie, tylko kolory ubrań się pozmieniały. I nawet w niektórych sytuacjach tylko trochę przyciemnione są. Tutaj bluzka ma inny kolor. Okej, to ponownie Król Buław. No jest troszeczkę ciemniejszy. Królowa. Rycerz. Wszystko buławy, jak widzicie. Paź. I teraz mamy asa. Też się nie zmienił. Dwójka. Trzy buławy. Cztery buławy. Pięć buław. Tu szóstka. Śliczna szóstka. Siódemka. Tu mamy ósemkę i tu jest zmiana. Tutaj posłańca mamy na koniu, który pędzi na tym koniu, jak na skrzydłach. Dziewiątka podobna, w sensie taka sama, tylko zmiana jest w wystroju. Ta karta jest tylko odcień, ma troszeczkę inny. Dziesiątka. To była ostatnia. Pokazać wam, rozłożyć. Mówiłam, że popatrzę jeszcze do tej książeczki. Dedykacja dla żony. Specjalne podziękowania. Wprowadzenie, rozkłady, wielkie arkana, małe arkana i o tym, kto tworzy tą talię, czyli o autorze. Dosłownie kilka słów. I mamy tutaj, że się uczył sam rysować jako artysta, czy rysować, czy malować. The Golden Age of Illustration. Tak referuje to, że to złoty wiek ilustracji. Jego styl inspirowany jest przez Art Nouveau, Pre-Raphaelite Movement, czyli przed Rafaelitami, symbolizm i ekspresja. I Dreamscape Oracle też, talie wyrocznie. Ja tej talii nie mam akurat. No i tutaj mamy o każdej karcie, a rozkładów jest kilka. Tu jest to wprowadzenie. Tarot jest portalem, wyczyścić swój, oczyścić swój, swoją talię. Wiedzieć, znać swoją talię, tasować. Rozkłady. Jedna karta, trzy karty. Tutaj jest rozjaśniony czy oświecony rozkład księżyca. Gdzie rzeczy stoją? Pierwsza karta. Jakie są wielkie, największe bloki, które ograniczają, co jeszcze ogranicza, jakie są ograniczające przekonania wokół tych bloków, jaka energia może być użyta do popchnięcia rzeczy do przodu, jaka energia może być użyta do tego, żeby się umocnić. Tutaj odnalezienie balansu. Tu notatki można sobie zrobić. Może rozłożę ten księżycowy rozkład. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Taki eksperyment oczywiście. Na początek trzeba by je było potasować. Są takie dosyć takie, jakby to nazwać, ostre brzegi. O, ostre brzegi, które no czuć. Ale są miękkie, o dziwo.
I właśnie się dobrze tasują. Tyle tylko, że tak trochę ostro jest po brzegach. No. Myślę, że fajna tutaj relacja w tasowaniu ja i karty i nie rozpierzchają się na boki, nie są śliskie i są takie półmatowe, błyszczą się tam, gdzie mają się błyszczeć, więc myślę, że fajnie. No zobaczymy ten rozkład. Tak jak mówię, tasowanie fajnie. Są te dwie karty, których nie wyjęłam, te karty dodatkowe 22 i 23. No i zobaczymy ten rozkład tego księżyca. Zobaczymy, jak to. Sęki też się dobrze tasują. Ten rozmiar jeszcze jest w miarę dla mnie, bo ja mam dosyć długie palce, więc jakby dla mnie nie jest tutaj jakiś problem. Ale ktoś, kto ma małe dłonie, to może mieć kłopot. 5 kart rozłożymy. 1, 2, 3, 4, 5. No dobra. To zaczynamy. Pierwsza karta. 1. 2. 3. Nie wiem, czy to tak prosto. Tak, może będzie prościej. Teraz będzie 4 i 5. To ma być ten księżyc w moim wykonaniu. Okej. Okay. Dobra. Pierwsza pozycja, gdzie rzeczy stoją, są o, w przeszłości. No, przeszłość to stoi tak czy siak. Natomiast gdzie rzeczy się nie poruszają, coś jest zablokowane emocjonalnie, być może poczucie harmonii, być może coś z przeszłości właśnie ma na to wpływ, że tutaj emocje jakieś gdzieś się tak jakby zatrzasnęły w takim miejscu, w którym ani nie do przodu, ani nie do tyłu, bo mamy tutaj szóstkę, więc mamy jaką równowagę, natomiast może właśnie chodzi o to, że jesteśmy w tej równowadze i nie ma tutaj wizji, żeby pójść do przodu, tak? Zresztą możemy sobie zobaczyć, co on pisze właśnie przy okazji tych kielichów sześciu, jeśli są na przykład w pozycji odwróconej. Naiwność, jakieś rozczarowanie. No, można to tak ująć. Dobra, to dalej i patrzymy, jaka energia, nie, jakie są największe blokady, o których możemy wiedzieć, czy poznać, które możemy poznać. No powiem tak, można by powiedzieć, że no nie chcemy odpowiedzieć na jakieś wołanie, czy nie chcemy zacząć być może nowego etapu w życiu. Czy zrobić jakiegoś rachunku sumienia i właśnie coś pokonać, bo tutaj może być jakaś trudność. Ta trudność, która bierze się z emocji, która potrzebuje otrzymać jakieś uwolnienie. Coś mi tutaj krzywo. Bo ja krzywo siedzę. Dlatego. No, zobaczymy co dalej. Jakie są ograniczające przekonania wokół tych bloków? Trzy monety. Ograniczające przekonania dotyczące współpracy, czy tego, że ktoś może być naszym mistrzem, czy możemy my być swoim mistrzem, czy generalnie współpracować po to, żeby uzyskać tutaj jakąś wiedzę, wzajemnie dzielić się tą wiedzą, tak? Czyli ograniczające przekonania wokół tego nowego czasu i tych emocji, to jest być może to, że trzeba być w grupie albo że trzeba współpracować, też może to ograniczać, tak? Że tutaj potrzeba cały czas jeszcze się uczyć, że ktoś może nie jest do końca tym kimś, kto
może być nauczycielem dla innych, czy prowadzić innych, współpracować też. Generalnie o współpracy tu jest mowa, o uczeniu się od najlepszych. I tu mogą być wszelkiego rodzaju blokady i zablokowania, więc myślę, że to tak można też przeczytać. Tutaj mamy króla kielichów, który w tej pozycji, w tym rozkładzie mówi, że o, co to jest za energia, która może być użyta, żeby popchnąć rzeczy do przodu. No, cała siła stabilności uczuć może, albo właśnie zrozumienia swoich emocji, czy bycia dorosłym w obliczu takiego naiwnego, czy takiego właśnie zbolałego jakiegoś podejścia do rzeczywistości, która cały czas się zmienia. Tutaj trzeba by było uruchomić właśnie jakąś dojrzałość i zrozumieć być może przez przerobienie jakichś uczuć, zrozumieć, co jest tą blokadą generalnie, tak? Emocje tak czy siak, ale tutaj właśnie bycie tym kimś, kto podejmuje decyzję, kto zaczyna rozumieć, że rzeczy stoją, ponieważ ja sama czy sam blokuję. Tak można to też odnieść. I sama czy sam mogę to przerwać. Jaka energia może być użyta, żeby poczuć się w mocy? No, miłość. Miłość, harmonia, energia podjęcia, tak jak mówiłam, takich decyzji, które właściwie jest taką ogromną siłą ukochania siebie, zrównoważenia w sobie tych właśnie przeszłości i przyszłości. Tego poczucia, że tutaj jest komunikacja, że to są doświadczenia, które budują i generalnie podjęcie takich tylko decyzji, które są podejmowane w oparciu o miłość, w oparciu o harmonię, która jest we mnie czy w każdym. No, tak to można by przeczytać. Dużo kielichów nam tu się pokazało. Nie ma żadnych mieczy. To też jest ciekawe, prawda? No ciekawy ten rozkład. I te karty też są takie ciekawe w tym właśnie rozkładzie. Można jeszcze zobaczyć, o, tu się nam taka karta pokazała. Można zobaczyć jeszcze tak, tą talię. No i to tyle tego mojego pokazu, porównania. Tak wyglądają te karty, są moim zdaniem takie wzbogacone, troszeczkę inne, a jednak takie same, są wyraźniejsze też. No i takie rewersy, o których już mówiłam. Także to tyle ode mnie. Życzę Wam bardzo udanego dnia, no i do zobaczenia w następnych odsłonach kart.